Ja witam wszystkich Państwa, pań i panów i Was, koleżanki, koledzy, bardzo serdecznie na naszym drugim webinarium CBAM-owym. I będzie to też prezentacja drugiego mini-grantu CBAM. Powiem dwa zdania dla osób spoza o tym, czym jest CBAM. Centrum Badań Migracyjnych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza działa już ponad 10 lat i zajmujemy się działalnością i badawczą, i taką praktyczną, stosowaną, związaną z migracjami, z mobilnością, z integracją. I od 2 lat przyznajemy mini granty migracyjne, które są skierowane przede wszystkim do studentów, studentek studiów magisterskich czy doktoranckich z uczelni nie tylko poznańskich, ale też ogólnopolskich. I ten konkurs w tym roku cieszył się dużym zainteresowaniem. Wyłoniłyśmy dwa projekty nagrodzone i właśnie Katarzyna Czarnota otrzymała jedno z tych stypendiów, jedną z tych nagród i zrealizowała badania z jej pracą doktorską, które dotyczą już, która dotyczy imigrantów romskich pochodzenia rumuńskiego w Poznaniu i konkretnie dostępu do szczepień, teraz też w trakcie pandemii. Także zapraszam serdecznie na tą prezentację. Jeszcze technicznie, w takich kwestii technicznych powtórzę, że będzie ona nagrywana, będzie później udostępniona na kanale YouTube CBAM-u. Potrwa około 40 minut. Prosimy w tym czasie oczywiście wyłączyć mikrofony, też kamery, żeby była lepsza jakość techniczna. A już po prezentacji będzie możliwość zadania pytań, czy podnosząc łapkę, czy pisząc je na czacie, tu w zależności od tego, jakie opcje techniczne się Wam pojawią. Także serdecznie zapraszam, Kasiu. Twój czas. Jestem bardzo, bardzo ciekawa wyników i mam nadzieję, że technicznie to też sprawnie pójdzie. Bardzo serdecznie dziękuję za możliwość uczestniczenia w tym projekcie minigrantowym. Realizowałam badania właśnie dotyczące sytuacji imigrantów romskich pochodzenia rumuńskiego, natomiast sam temat projektu to dostęp do szczepień, sytuacja imigrantów romskich pochodzenia rumuńskiego w Poznaniu, stereotypy, diagnoza sytuacji i projektowanie przyszłych działań medycznych. Może też na wstępie bardzo serdecznie Państwa, ja przeproszę za te problemy techniczne ze względu na to, że niestety miałam tutaj problemy z Teamsem, więc będę też prosić właśnie Izabelę o przerzucanie kolejnych slajdów. Mam nadzieję, że tutaj nam to nie zaburzy bardzo tej prezentacji. Więc właśnie teraz chciałabym poprosić o przerzucenie kolejnego slajdu. Ja może na początku też powiem o samej, dlaczego też w ogóle podjęłam się realizacji tych badań. Między innymi właśnie sytuacja dotycząca pandemii nas tutaj zmobilizowała do tego, żeby takie wyzwanie podjąć i spróbować skupić się podczas tego minigrantu faktycznie na kwestii dotyczących jakby postaw, stereotypów, także dostępu do szczepień, które szerzej osadzam podczas w tych badaniach w kontekście w ogóle dostępu do służby zdrowia i badań związanych właśnie z diagnozowaniem barier w dostępie do służby zdrowia, nie samych postaw do szczepień, chociaż tutaj też jest to kwestia ciekawa, którą później rozwinę, jakie uzasadnienia mają konkretne postawy. Tytułem wprowadzenia, które jestem zobowiązana też przedstawić Państwu, jeżeli chodzi o bardzo dużo takich uogólnień i kliszy postrzegania dotyczących tego właściwie jakiej grupy dotyczą badania. Jest to właśnie tytułem wprowadzenia, jeżeli mówimy o Romach, jest to grupa imigrantów romskich pochodzenia rumuńskiego, którzy też piszą na ten temat pracę dotyczących ich sytuacji i to jest grupa, która zaczęła migrację do Polski w latach 90. tuż po upadku reżimu Ceaucescu. Jest to najuboższa, jedna z najuboższych grup migrantów zamieszkujących w Polsce, głównie tak zwane tereny koczowisk i
Zdecydowanie, jeżeli chodzi o grupę Romów, którzy posiadają obywatelstwo i nie posiadają obywatelstwa, jest to grupa, która ma zdecydowanie inną sytuację ekonomiczną, społeczną, a także jest jakby ma zupełnie inną historię zamieszkiwania w Polsce. Więc tutaj chciałabym faktycznie też zaznaczyć, że to są imigranci romscy pochodzenia rumuńskiego, którzy nie mają obywatelstwa polskiego. Część tylko z osób ma to obywatelstwo ze względu na podjęcie jakby współpracy też i dzięki tej współpracy z różnymi aktywistami, z organizacjami pozarządowymi byli w stanie po prostu przejść na przykład procedurę rejestracji pobytu i niektóre osoby już posiadają obywatelstwo, ale jest to faktycznie zdecydowanie nie można mówić o sytuacji, w której mówimy o Romach i mówimy po prostu o jednej grupie. Jest to grupa bardzo, bardzo, bardzo mocno zróżnicowana, a imigranci romscy pochodzenia rumuńskiego właśnie też no, tutaj, jeżeli chodzi o ich specyficzny status, no to przede wszystkim charakteryzują się tym, że są bardzo, bardzo często też nomadyzowani. Są postrzegani jako nomadów, którzy ze swojej własnej woli jakby migrują ze względu na to, że też zmieniają często miejsca zamieszkania, ponieważ jest to wpisane w ich tak zwane kulturowe DNA, co oczywiście nie jest prawdą, jest jakby formą rasizmu kulturowego, na którego mechanizmy działają w ten sposób, że przypisuje się Romom jako ich właśnie niezbywalną cechę, imigrantom romskich pochodzenia rumuńskiego jako niezbywalną cechę też taki pęd do przemieszczania się, do zmieniania miejsca pobytu i dlatego tak uzasadnia się też istnienie koczowisk w Polsce. Ja w swojej też pracy doktorskiej rozpatruję tą migrację jako formę migracji przymusowej, natomiast same koczowiska jako przykład self-settlement, czyli gdzieś osadzam bardziej to w kontekście, całą tą historię w kontekście jakby funkcjonowania reżimów granicznych, umów bilateralnych pomiędzy Niemcami, Polską, Rumunią, też na mocy których Rumunia została jeszcze w latach 90. tutaj określona jako w prawie międzynarodowym, jako tak zwany bezpieczny kraj, do którego mogły się odbywać deportacje, odbywały się także z Polski i też w dużej części dotyczyły właśnie imigrantów romskich pochodzenia rumuńskiego. Później po wstąpieniu do Unii Europejskiej Romowie przebywają, imigranci romscy pochodzenia rumuńskiego przebywają na terenie Polski legalnie, niemniej jednak mają bardzo ograniczony dostęp do możliwości realizacji w praktyce swoich praw i też właśnie w praw dostępu do służby zdrowia. Tutaj, co jest też tytułem wstępu, można nakreślić to zjawisko transnarodowej przymusowej mobilności w poszukiwaniu dostępu do opieki zdrowotnej. Ze względu na to, że tą całą dyskusję dotyczącą szczepień faktycznie jest bardzo zależna do wcześniejszych możliwości dostępu do opieki zdrowotnej. Jest bardzo wiele barier związanych też z właśnie statusem socjoekonomicznym, ale też z wieloma innymi czynnikami, które później omówię, ale te bariery skutkują tym, że Romowie pewne, imigranci romscy pochodzenia rumuńskiego właściwie są jakby przymusowo dostosowani do dwóch systemów opieki zdrowotnej, czyli do albo i większej liczby, ze względu na to, że z części jakby usług, te które są dostępne, korzystają w Polsce, w przypadku większych konieczności przebycia jakby bardziej poważnych zabiegów wyjeżdżają do Rumunii i jeszcze w innych, na przykład jeżeli chodzi o łatwiejszy dostęp do antykoncepcji i do, na przykład wyjeżdżają kobiety do Francji. I te systemy opieki zdrowotnej, one nie są ze sobą kompatybilne, więc jakby ta grupa została przez pewnego rodzaju istniejące bariery, które też uniemożliwiają właściwie pełne korzystanie jakby z, że tak powiem, obywatelstwa rozumianego poprzez to, że
jakby jest ta możliwość też uzyskania stałej opieki w każdej sytuacji, czy właśnie tych praw związanych z dostępem do opieką społeczną jest tutaj mocno ograniczona i też jest przyczyną z drugiej strony ich migracji, którą ja rozpatruję w perspektywie jakby faktycznie jakby migracji i takich przymusowych strategii dostosowania się do sytuacji, natomiast w takiej literaturze cyganologicznej, która też jest niewolna od takiego obciążenia związanego po prostu z funkcjonowaniem pewnego rodzaju klisz rasistowskich. Jest to przypisywane po prostu ich jakby własnej woli, czy jest to element uznawany jako element kultury, z czym ja akurat się, do tego akurat mam krytyczne podejście i właśnie między innymi tą nomadyzację uważam jako jedną właśnie z form nowego rasizmu, ale też romofobii. Poprosiłabym o następny slajd. Jeszcze, no właśnie, i tutaj mamy to, co do tego wstępu, te pierwsze koczowiska w latach 90. one wyglądały w ten sposób, Romowie w wyniku tego, że nie mogli sobie w inny, alternatywny sposób zapewnić potrzeb mieszkaniowych, migrowali, zaczęły się pierwsze migracje. Faktycznie Polska była traktowana jako kraj tranzytowy na początku. Później sytuacja się o tyle zmieniła, że Niemcy stwierdziły, jakby państwo niemieckie podjęło pewnego rodzaju kroki mające na celu uniemożliwienie większej liczbie ludzi ubieganie się o azyl. I dzięki temu zostały podpisane właśnie te pierwsze umowy bilateralne pomiędzy Rumunią a Polską, pomiędzy Niemcami a Polską, następnie pomiędzy Polską, która też stała się pewnego rodzaju spotem deportacyjnym. Deportacje odbywały się w latach 91, 92, 94, 97 i miały miejsce z większych miast w Polsce. Wówczas znajdowały się tam też większe koczowiska. Poproszę o następny slajd. Tak też wyglądały te koczowiska. To są zdjęcia z archiwum Pawła Lechowskiego. Jako osoba, który też mieszka w Krakowie, gromadzi od dłuższego czasu archiwum dotyczące właśnie historii imigrantów romskich pochodzenia rumuńskiego. Także współpracuje z Muzeum w Tarnowie, gdzie taka pierwsze zbiory na temat tej społeczności są zgromadzone właśnie dzięki jego aktywności między innymi. Poproszę o następny slajd. No i to jest Poznań, renowacja dachu podczas pandemii, romantyzacja Netflixa. To jest zdjęcie też Andrzeja Skowrona, który podczas realizacji tego projektu jeździł ze mną też na koczowisko, które się znajduje na ogródkach działkowych w Poznaniu. Jest zamieszkiwane przez społeczność liczącą ponad 100 osób. I jeżeli chodzi o kwestie jakby mieszkaniowe, to nadal jest to kwestia związana z silent squattingiem, to znaczy realizowaniem swoich potrzeb mieszkaniowych w sytuacji kryzysowej w ten sposób, w jaki to jest możliwe, czyli przez zajmowanie pustostanów. Część osób, które mają dostęp do innych alternatyw, to znaczy do mieszkań socjalnych, czy do mieszkań wspólnych, czy do wejścia w jakiegokolwiek rodzaju projekty. Część z nich korzysta, część wiadomo, że z nich nie korzysta. Tu też jakby nie ma uogólnień i tak samo społeczność jakby imigrantów romskich pochodzenia rumuńskiego jest jakby wewnątrz bardzo zróżnicowana, jeżeli chodzi właśnie o podejście, o nastawienie. Tutaj na tym zdjęciu akurat jest przedstawiona renowacja jednego z mieszkań, ponieważ zapadł się dach. Poproszę o następne zdjęcie. Czy mogę poprosić o następne zdjęcie? Dobra. No tak, i jeżeli chodzi o to przypisanie nomadyzmu, oj, przepraszam, jeszcze to o cofnięcie. Dobrze. Ja bym poprosiła jeszcze o... Tak.
Przypisanie nomadyzmu imigrantom pozwala decydentom na konstruowanie wykluczających mechanizmów dostępu do opieki, gdyż dedykowany jest on tylko dla osób przebywających tymczasowo na terytorium kraju. Natomiast uzyskanie pełnego obywatelstwa w sensie też politycznym wymagałoby usystematyzowania relacji między grupami najuboższych imigrantów a placówkami opieki zdrowotnej. Praca ta wymaga jednak zmiany na poziomie polityczno-systemowym. Natomiast tak zwany brak dyscypliny medycznej przypisywany imigrantom romskim pochodzenia rumuńskiego, jak i o ich cechy kulturowej, jest właśnie jednym z przykładów urasowienia i omijania debaty dotyczącej szerszych przyczyn sytuacji, w jakiej się znaleźli, co skutkuje podejściem ze strony NGO-sów i państwa, które ma zamiar edukować Romów i szkolić, robiąc na przykład poprzez jakby realizację projektów, które właściwie no, nie przystają często do realiów, na przykład nie ma w nich przystosowanych tłumaczy języka rumuńskiego, nie ma w nich jakby odpowiednich asystentów kulturowych, jednak skupiają się na tego pewnych formach jak gdyby paternalizacji skupionej na konieczności tylko i wyłącznie edukacji, natomiast tutaj jest jakby brak właśnie takich szerszej analizy barier w dostępie do służby zdrowia i także ma jest jakby podobne podejście, jeżeli chodzi właśnie o kwestie szczepionek. W rezultacie Romowie musieli wypracować zdolność orientacji w różnych systemach medycznych na poziomie transnarodowym. Jednocześnie w wielu miejscach Europy podobnych do włoskich campi nomadi nadal korzystają głównie z podstawowych porad świadczonych przez lotne grupy medyczne. Przykładem poznańskim jest akcja mobilnego ambulansu realizowanego przez Fundację Akceptacja, z którą też współpracuje od rozpoczęcia pandemii, zajmując się sprawami imigrantów romskich pochodzenia rumuńskiego. Jeszcze kwestią wyjaśnienia, campi nomadi są też innego rodzaju obozowiskami czy jakby miejscami po prostu tymczasowego zamieszkania ze względu na to, że one nie powstały, one jakby są zarządzane w pewien sposób przez państwo i też jakby pokazują to, jak mocno Romowie są jakby żyją w permanentnym jakby stanie wyjątkowym, to znaczy jakby są na mocy prawa wykluczeni też z dostępu do podstawowych praw. Akurat sytuacja we Włoszech i campi nomadi i też deportacje, pomimo tego, że są obywatelami Unii Europejskiej, bardzo mocno to ilustruje. I też polecam właśnie zapoznanie się z literaturą dotyczącą sytuacji w ogóle w Europie, ale jeżeli chodzi właśnie o Polskę, jest to na tyle skomplikowane, że nigdzie jakby nie ma większych opracowań, również na gruncie międzynarodowym dotyczących sytuacji imigrantów romskich pochodzenia rumuńskiego, ze względu na to, że zawsze jakby oni są traktowani w Polsce jako grupa, która jest statystycznie nieistotna. To znaczy, że jakby no jest ich tak mało, że jakby no to nie jest, to jest jakby jakiś marginalny problem. Ja akurat z tym podejściem się nie zgadzam ze względu na to, że jeżeli jakby pewna migracja, te ścieżki migracyjne istnieją, funkcjonują i pewne grupy z określonych jakby miejsc migrują, no to faktycznie jest od lat 90. nieprzerwanie, no to jest to temat, który wymaga działań i debaty. Jeżeli chodzi o ten przykład poznański, czyli mobilny ambulans mutacja akceptacja, w momencie realizowania tego projektu oraz w odpowiedzi na pandemię rozpoczęłam właśnie współdziałanie z Fundacją Akceptacja, która ten mobilny ambulans był taką odpowiedzią na sytuację pandemii i na bardzo mocno ograniczony dostęp do właśnie możliwości korzystania z podstawowych usług medycznych. Na pokładzie takiego ambulansu znajdowała się zazwyczaj lekarka oraz załoga medyczna z Fundacji Akceptacja, świadcząc jakby podstawowe usługi medyczne. No i teraz jakby wrócę do tego, co było przyczyną jakby podjęcia decyzji też o realizacji tego grantu w kontekście właśnie dostępu do szczepień. Podczas pierwszego lockdownu w marcu, kiedy zaczęliśmy przyjeżdżać, zostaliśmy też zaproszeni przez Fundację Akceptacja, zostałam zaproszona do współpracy ze względu na to, że właśnie miałam jakby wcześniej kontakt ze społecznością, gdzie współpracowaliśmy przy okazji innych projektów. Ten projekt mobilnego ambulansu na początku też polegał na tym, że w ramach diagnozowania sytuacji i przekazywania podstawowych informacji ambulans przyjeżdżał na koczowisko i mierzono jakby temperaturę oraz przekazywano podstawowe informacje. I oczywiście to było takie zetknięcie pomiędzy ludźmi jakby opakowanymi w
wszystkie możliwe po prostu zabezpieczenia, stroje, którzy wchodzą nagle do czyjegoś domu. No i pierwsza jakby odpowiedź była taka, że Romowie bardzo mocno przestraszyli się tego, że oni tutaj zaczną, że jakby ktoś w ogóle wpadnie na jakiś pomysł przymusowego szczepienia, nie znali też informacji dotyczących do końca jakby dotyczących jakby dynamicznie rozwijającej się sytuacji. I właśnie jakby poprzez to było to też jednym z impulsów do tego, żeby takie badania podjąć dotyczące właśnie postaw i stereotypów w kwestii dostępu do szczepień. Poproszę o następny slajd. I jeszcze chwilę o metodologii. Metodologia jest to militant research albo activist research. Tutaj badania aktywistyczne, czyli przede wszystkim, jeżeli chodzi o taki krótki wstęp jeszcze, to chciałabym zaznaczyć, że jakby co rozumiem przez badania aktywistyczne. W badaniu aktywistycznym właśnie jest jakby cel badań. Cel badań to znaczy, dlaczego badania w ogóle, czy one wynikają też z jakichś konkretnych konfliktów, problemów społecznych, dlaczego po prostu są one realizowane. Tutaj cel badań był odpowiedzią też na sytuację związaną z pandemią, przyczyny wyboru tematu również oraz sposób wykorzystywania wyników w tych badaniach. Również korzystając jakby z tej metodologii, zależało mi na tym, żeby skonstruować je w taki sposób, który umożliwi wykorzystanie wyników badań w praktycznym działaniu, o którym opowiem na samym końcu, i jest ono związane właśnie z możliwościami dalszej współpracy i projektowania przyszłych działań. Jeżeli chodzi o to, co właściwie zostało zrobione, zostały przeprowadzone ankiety, zostały przeprowadzone wywiady i też nie tylko dotyczące jakby szczepień, ze względu na to, że posługiwałam się też taką ankietą, która jest dostępna na temat ogólnego stanu zdrowia, które są dostępne w przychodniach. Ze względu na to, żeby połączyć też te dwie kwestie, czyli dostępu do służby zdrowia, barier oraz samej kwestii szczepień. Dane zebrałam od 37 osób. Było to 18 kobiet i 19 mężczyzn. Jeżeli chodzi o całą społeczność i to, jak te wyniki się mogą przekładać, na Koczowisku mieszka około 100 osób. Też w dużej mierze są to dzieci, także udało mi się porozmawiać z większością rodzin. Wiadomo, że też tych wywiadów ani tych ankiet nie przeprowadzałam też z osobami, które są z tej samej rodziny. I bym poprosiła o następny slajd. Jeszcze nie widzę? Widzę. Dobrze, no i teraz podczas naszych, jakby te badania i tak naprawdę też ta sytuacja pandemii, w której mogliśmy dzięki współpracy z Fundacją Akceptacją podczas wchodzić też na Koczowisko, korzystać ze wszystkich zabezpieczeń i też właśnie przekazywać te informacje, informować ludzi, ale też prowadzić dyskusję. Prowadziła do tego, że mogłam faktycznie gdzieś jakby, no, bardziej dowiedzieć się więcej na temat konkretnych jakby postaw i uzasadnień. Więc głównie jeżeli chodzi właśnie o szczepienia, to będzie jeszcze na następnych slajdach. Zastosowałam do kategorii osoby, które nie były szczepione, ale zgadzają się na szczepienia dzieci w przyszłości, i to, jakie stosowały uzasadnienie, osoby, które były szczepione i nie zgadzają się na szczepienia dzieci, oraz nastawienie pro- i antyszczepionkowe. I tutaj głównymi uzasadnieniami, jeżeli chodzi właśnie o to nastawienie antyszczepionkowe, był brak świadomości skutków i możliwości samodzielnego weryfikowania informacji. A to jest związane też przede wszystkim z brakiem dostępu z analfabetyzmem, z nieumiejętnością jakby samodzielnego też poruszania się po znajdywania informacji. Epidemia odry w Rumunii miała miejsce, była w roku 2016, przepraszam,
I bardzo dużo osób, które miały negatywne podejście do właśnie kwestii szczepień, odwoływało się do przypadków śmierci w Rumunii czy do rumuńskich kampanii antyszczepionkowych. Rumuńskie kampanie antyszczepionkowe, które są też jakby dostępne, materiały konkretne na wideo, udało mi się też jakby kilka z nich przeglądnąć. Niestety też nie mogę ich tutaj udostępnić, ale to są po prostu typowe jakby materiały, tak jak w każdym innym kraju, dotyczące właśnie antyszczepionkowych, dotyczące właśnie negatywnych działań i negatywnych skutków związanych z szczepieniami. I jeżeli ludzie bali się szczepień właśnie ze względu na te uzyskane informacje, bądź też na to, jaka jest sytuacja w Rumunii w związku z ograniczeniami ograniczeniami w związku z dostępem do służby zdrowia. Powoływano się też na przypadki dotyczące śmierci, które miały miejsce po szczepieniach. Niemniej jednak tutaj też nie dochodzimy do, jakby nie było konkretnych jakby przykładów, ale bardziej była dyskusja na temat tego, że jakby w pewnych miejscach, gdzie jakby nie było dostępu, ludzie nie korzystali, też nie było dostępu do lekarzy, do jakby podstawowej opieki medycznej. W pewnym momencie zorganizowano w odpowiedzi na epidemię w 2016 roku w Rumunii tak zwane przymusowe szczepienia. I może być tak, że faktycznie po prostu były jakieś komplikacje związane u niektórych osób z tymi, które się objawiały po szczepieniach. I tutaj jakby te kwestie spowodowały bardzo dużo też paniki, bardzo dużo też takich były uzasadnieniem dla postaw związanych właśnie z negatywnym nastawieniem do szczepień. W raporcie natomiast samym, który już nad którym pracuję, te właśnie wątki związane z dostępem do służby zdrowia w Rumunii podczas epidemii odry w 2016 roku, jak już one zostaną szerzej rozwinięte. I jeszcze jest to o tyle ważne, że w 2016 również ta epidemia dotarła do Polski i pomimo tego, że bardzo duża część jakby bała się szczepień społeczności, to wówczas taki ambulans też pojawił się na Koczowisku w Poznaniu i 90% osób zgodziła się na to, żeby dzieci i oni sami i po prostu, żeby przyjąć, żeby być zaszczepionym. Poproszę o następny slajd. Dobrze, następny. I tutaj jeszcze krótka informacja na temat struktury wiekowej, ze względu na to, że no zbyt dużo, z jednej strony 37 osób to nie jest zbyt dużo, z drugiej strony, jeżeli właśnie chodzi o tak małą społeczność, no to głównie, no to no myślę, że no i tak z wieloma osobami udało mi się porozmawiać. Poproszę o slajd następny. I jeżeli chodzi na przykład o takie główne pytania, wokół których też możemy rozpocząć dalej dyskusję, odpowiedź na pytanie, czy kiedykolwiek byłaś szczepiona, to że tutaj jakby samo doświadczenie szczepień jest o tyle ważne, że często warunkowało po prostu decyzje i nastawienia co do w ogóle kwestii szczepionek. I kobiety, pierwsza tabelka dotyczy kobiet, druga tabelka dotyczy mężczyzn. Osoby młodsze, kolor zielony, to, że tak powiem, kolory są wybrane intuicyjne, kolor zielony oznacza odpowiedź tak, kolor czerwony oznacza odpowiedź nie, kolor żółty oznacza odpowiedź nie wiem. Ze względu na to, dlaczego nie wiem, już jeszcze kwestią gwoli wprowadzenia, często jest problem związany, jeżeli chodzi właśnie o ten szerszy kontekst dostępu do służby zdrowia oraz funkcjonowania właściwie imigrantów romskich pochodzenia rumuńskiego w systemie opieki zdrowotnej. On jest często na tyle skomplikowany, że w najgorszej sytuacji znajdują się
dzieci, które urodziły się w Polsce, natomiast mają błędnie wypisany certyfikat urodzenia. Wówczas nie mają też przez wiele lat, ze względu na to, że to trudno bardzo odkręcić, nie mają jakby żadnego dokumentu, nie mają żadnego obywatelstwa, ani polskiego, ani rumuńskiego. Często też właśnie, jeżeli chodzi o tą transnarodowe korzystanie z opieki medycznej, tą transnarodową mobilność w kontekście dostępu do opieki medycznej. Część szczepień jest wykonywana na przykład w Rumunii, a część szczepień jest wykonywana w jakimś innym kraju, na przykład we Francji. I jeżeli chodzi też o niekompatybilność tych systemów jakby zdrowotnych, myślę, że największym przykładem jest tutaj kwestia związana z dostępem do antykoncepcji i wyjeżdżaniem kobiet do Francji, gdzie mają możliwość darmowego skorzystania z implantów antykoncepcyjnych, które są szczepiane w rękę. Natomiast nie mają już możliwości na przykład wyciągnięcia po kilku latach tej formy antykoncepcji ze względu na to, że jakby nie stosuje się na przykład w Polsce czy w Rumunii tej formy koncepcji. Jeżeli chodzi o też taki bardzo mocny przykład tej przyczyn transnarodowej mobilności w kontekście dostępu do służby zdrowia, to też jest kwestia dostępu do aborcji, ze względu na to, że w Rumunii są o wiele większe możliwości. Jest to wtedy zabieg bezpiecznie wykonywany i jeżeli chodzi też o świadomość, to oczywiście dla tych osób, to też nie jest tak, że jakby wszyscy imigranci romscy pochodzenia rumuńskiego mówią dobrze w języku rumuńskim, ze względu na to, że część już nie mówi po rumuńsku, część mówi po polsku, ale jest to polski, który jakby był na jest którego się ten proces nauki przebiegał po prostu poprzez to, że jest się w danym kraju. Z założeniem tego, że nie umie się czytać, nie umie się pisać i tylko głównie jakby te najmłodsze pokolenia, które też weszły w system edukacji, mają możliwości podjęcia jakby innych, mają jakby inne możliwości podjęcia też edukacji i też jakby takiego bardziej świadomego poruszania się w tym systemie, który wcale właśnie nie jest stworzony jako przyjazny nie tylko dla imigrantów, ale w ogóle dla grup niżej uposażonych. Więc z tych dwóch tabeli, co nam wynika? Wynika nam tyle, że czy kiedykolwiek kobiety, czy kiedykolwiek były szczepione, były to zazwyczaj jeszcze, tutaj odpowiedzi pozytywne są głównie u młodszych osób. W przedziale wiekowym od 0 do 18, tutaj było tylko kilka odpowiedzi i najmłodsza respondentka i najmłodszy respondent mieli po 16 lat. Przedziały wiekowe też wybrałam, bo jakby 10-letnie też ze względu na to, że ta jakby dynamika jest trochę inna, jeżeli właśnie chodzi o zakładanie rodziny, o jakby czas związany też z pewnymi etapami życiowymi. Pomiędzy przedziale wiekowym 19 do 29 większość osób była szczepiona, część jakby nie wie, część nie była szczepiona i te osoby, które nie były szczepione w tym przedziale wiekowym, one też dopiero przyjechały do Polski i jakby nie były szczepione w Rumunii. W przedziale wiekowym od 30 do 39, tutaj jeżeli chodzi o kobiety, trzy osoby były szczepione, jedna osoba nie wie. Nie wie, dlaczego ludzie nie wiedzą, dlatego że po prostu nie pamiętają, nie mają też wypełnionych książeczek zdrowia. Jeżeli też jest problem związany po prostu z czytaniem czy z pisaniem, to nawet jeżeli te książeczki zdrowia są, często nie wiadomo na jakie szczepienia, jakby do jakich szczepień w ogóle miało się dostęp. Sytuacja trochę się zmienia w przedziale wiekowym 40-49. Tutaj już mniej osób było szczepionych, więcej osób nie było szczepionych i 50-59, 60 i więcej. Tutaj zazwyczaj te osoby jakby nie były szczepione, bądź nie wiedzą, czy w ogóle kiedykolwiek jeżeli nie pamiętają po prostu tego, czy było to na pewno szczepienie, czy były to jakiego innego rodzaju po prostu zastrzyki. Jeżeli chodzi o też taką metodologię badań dotyczących szczepień, zazwyczaj też zadaje się pytanie dotyczące tego,
na co zostały wykonane konkretne szczepienia. Tutaj w tym przypadku tylko podczas dwóch rozmów mamy, dzieci wiedziały, na co dziecko zostało zaszczepione, a tu głównie jest to kwestia tego, że przede wszystkim idąc na konkretne szczepienia, nawet jakby z małymi dziećmi, nie mając pełnej jakby świadomości dotyczącej też funkcjonowania tego systemu, często te jakby kwestie związane z rzeczami, które nam się wydają jakieś jakby niedyskusyjne, oczywiste, proste, tutaj stanowią ogromną barierę, bo jeżeli nie ma tłumacza, jeżeli nie ma asystenta, który wszystko tłumaczy, jeżeli nie ma też jakby takiego pewnego wsparcia i jeżeli nie ma przede wszystkim też poczucia bezpieczeństwa w kontakcie z lekarzem, no to faktycznie pewne jakby czynności, jeżeli są, to one są wykonywane, ale nie do końca jak gdyby no, ludzie są w pełni świadomi tego, właściwie no, w jaki proces weszli. I to też bardzo mocno się przekłada na sytuację dotyczącą właśnie postaw i otwartości wobec szczepień, które są warunkowane też między innymi takim bezpieczeństwem związanym z tym, że czy posiada się na przykład lekarza, do którego można się zawsze odezwać, rodzinnego, stałego lekarza, który po prostu też jest takim bezpiecznym, jest jakby osobą i z bezpiecznym kontaktem w razie, kiedy się coś dzieje. Większość osób niestety tego nie posiada. Te osoby, które jakby mają taki kontakt i które jakby funkcjonują w tym systemie, one jakby zdecydowanie mają też większą jakby możliwość bezpiecznego poruszania się i mają też jakby bardzo większą otwartość na kwestię związaną z przyszłymi szczepieniami, na przykład w związku z COVID, bo o tym też jakby podejmowaliśmy dyskusję, bo zadawałam te pytania a propos ogólnie podejścia do szczepień, ze względu na to, że gdzieś jakby oczywiście ilość materiałów dotycząca po prostu COVID-u i ilość też informacji była dość duża i tutaj myślę, że to będzie wyzwanie, jeżeli chodzi właśnie też o kwestię związaną z kampaniami antyszczepionkowymi, ale moim zdaniem to nie jest kwestia żadnej społeczności, że tak powiem, czy imigrantów romskich, pochodzenia romskiego, czy jakiejkolwiek innej, tylko po prostu faktycznie ruchów antyszczepionkowych. I poproszę o następny slajd. Czy zaszczepiłbyś siebie i swoje dzieci? No to jest właśnie to, o czym mówiłam, jakby w osoby młodsze, czyli do 18 roku życia, tutaj bardzo mocno uzależniały decyzje od właściwie decyzji swoich rodziców, ze względu na to, że twierdziły, że same oczywiście nie mogą, że same nie mogą podjąć tej decyzji. W wieku 19 do 29 dwie kobiety, te osoby, które odpowiedziały pozytywnie, ale faktycznie miały tutaj uzasadnienie które opierało się na pozytywnym kontakcie ze służbą zdrowia, na tym, że jakby dzieci są po prostu też objęte opieką, czy te same te osoby są objęte opieką lekarską. Ten problem związany z barierami jest bardzo duży, też ze względu na to, że nawet korzystając na stałe, mając taką możliwość, będąc zapisanym do przychodni, mając ubezpieczenie, bo tutaj tą barierą też jest po prostu ubezpieczenie czy rejestracja pobytu, ale o tym po prostu powiem jeszcze na samym końcu. Nawet mając taki kontakt, jednocześnie bez określonej jakby asysty, czy może nie mówię też o asyście jakby ze strony organizacji pozarządowych, ale bez jakby też tak otwartości systemu, świadczenie opieki zdrowotnej na pacjentów wielokulturowych, na to, że czasami jakby trzeba coś wypisać, czy w ogóle na osoby po prostu z problemem analfabetyzmu, skutkuje tym, że jeżeli są to doświadczenia negatywne, są to doświadczenia związane ze stresem, no to tutaj jakby się przekłada na po prostu mniejsze zaufanie do lekarzy i większy strach na przykład przed korzystaniem, czy nie wiem, ze szpitali, czy w ogóle ze służby zdrowia. I tutaj na przykład takim typowym mechanizmem jest to, że imigranci romscy pochodzenia rumuńskiego zdecydowanie częściej na przykład korzystają z
z pomocy interwencyjnej, to znaczy dzwonią, na, jeżeli coś się dzieje bardzo jakby poważnego, no to wolą na przykład skorzystać z pogotowia niż udać się do szpitala, nawet w momencie, kiedy są to zazwyczaj jakby osoby starsze, nawet w momencie, kiedy jest kwestia dotycząca właśnie konieczności jakby hospitalizacji, ponieważ najzwyczajniej w świecie jakby no, też boją się tego, że nie, jakby no, nie, nie do końca będą rozumieli, nie do końca jest to dla jak te dalsze, jak te dalsze jakby działania będą wyglądać, czy na ile oni będą mieli w ogóle nad tym kontrolę, co się dzieje. I może takim jakby mechanizmem, czy może takim przykładem, żeby było bardziej to zrozumiałe, o czym mówię, będzie to, jak kilka lat temu dyskutowałam z jedną z mam, która miała dziecko chore na chorobę genetyczną. Ja w tym momencie zapomniałam nazwy tej choroby, ale ta choroba po prostu polegała na tym, że na pewnym momencie dorastania dziecka mogła się zatrzymać. No i polegała też na przeroście narządów. No i ona się zatrzymała na szczęście i ta dziewczynka, otrzymaliśmy taką informację od lekarzy, że ta dziewczynka jest już, jakby ta choroba się zatrzymała, ten przerost narządów już nie będzie miał miejsca, więc jakby, no jest wszystko świetnie. I ja miałam takie wrażenie, że jakby nie do końca mama dziecka rozumie, o co mi chodzi. Okazało się, że kwestią jakby niezrozumiałą jest w ogóle to, czym jest gen. Żeby wyjaśnić, jak ta choroba po prostu działa. Może to jest jakby z naszej perspektywy zupełnie oczywiste, ale z perspektywy osób, które były zmuszone do tego, żeby jakby przez pokolenia non-stop jakby też przenosić się z miejsca na miejsce i nie mieć jakby bezpieczeństwa mieszkaniowego związanego też, to się też przekłada za stały dostęp do edukacji, czy właśnie na możliwość korzystania z tych pełni praw obywatelskich i politycznych, no to to już jest właśnie bardziej, no to już jest jakby no, ta rzeczywistość uzasadnia też inne jakby rodzaje i formy wykluczenia. Jeżeli chodzi właśnie o osoby starsze, to tutaj jakby zazwyczaj były to negatywne nastawienie jakby wzrastało właśnie wraz z wiekiem, ale też negatywnymi doświadczeniami w związku ze służbą zdrowia. No i kolejny slajd, teoria w praktyce, praktyka w teorii, to są działania właśnie tego akceptacji mobilnego ambulansu. My na bieżąco wykorzystywaliśmy jakby wyniki tych rozmów, debat, prowadząc też jakby dyskusje z mieszkańcami. W przyszłości jest też współpraca z kołami studenckimi przy Uniwersytecie Medycznym. Pierwotne założenie tego projektu, żeby można było wykorzystać też wyniki, to znaczy przeprowadzić szkolenie dotyczące właśnie barier w dostępie do służby zdrowia, tego jakie warunki muszą być spełnione, żeby też jakby dać możliwość imigrantom romskim pochodzenia rumuńskiego bezpiecznego odnalezienia się w systemie opieki zdrowotnej, co z kolei przekłada się wprost proporcjonalnie na pozytywne postawy dotyczące jakby zabezpieczeń zdrowotnych, dotyczących jakby szczepień. Pomimo tego, że tak jak już wcześniej wspominałam, w sytuacji w 2016 roku podczas Londry. I w momencie, kiedy jakby wszystko zostało wyjaśnione, to tak zdecydowana większość osób po prostu jakby no, też skorzystała z możliwości szczepień. Ta współpraca z kołami studenckimi przy Uniwersytecie Medycznym, ona będzie się odbywać online ze względu właśnie na to, że no niestety w warunkach pandemicznych jest trudno się spotkać, ale ona będzie polegała właśnie na z jednej strony na przestawieniu barier, a w przyszłości chcemy to zorganizować w ten sposób, że konkretni studenci, studentki, które się będą chciały zaangażować w pracę związaną właśnie z budowaniem czy rozszerzaniem tego dostępu bezpiecznego do służby zdrowia i jakby też analizowaniu tych barier z ich własnej perspektywy jako przyszłych pracowników też służby zdrowia. One będą się odbywać w praktyce dzięki też możliwości współpracy z Fundacją Akceptacją, gdzie myślimy o takich możliwościach jak odbycie pewnego rodzaju na przykład praktyk w takiej interdyscyplinarnej współpracy. No i tutaj wyzwania właśnie, jakie stoją w przyszłości, to są problemy językowe, negatywne doświadczenia i dyskryminacja, otwarty rasizm bariery w dostępie do bariery
w dostępie do ubezpieczenia oraz analfabetyzm. Cała kwestia dotycząca właśnie jakby sytuacji społeczno-ekonomicznej, przyczyn i jakby funkcjonowania innego rodzaju barier, to jest też jakby temat na osobną prezentację, ale mam nadzieję, że też będziemy mieli okazję o tym porozmawiać podczas dyskusji. Poproszę o następny slajd. Poproszę o następny slajd. I tutaj już na koniec kilka zdjęć. Sąsiedztwo w pandemii i zdjęcie też Andrzeja Skowrona, który podczas projektu właśnie był na tym, to jakby pokazuje też, tamto zdjęcie pokazywało też bardzo duże jakby różnice, jeżeli chodzi o w ogóle możliwości związane z jakby sposób przeżywania tej pandemii. To są akcje Początek pandemii i działania w trakcie, marzec, maj 2020. Wówczas właśnie trochę staliśmy się takim interdyscyplinarnym zespołem, który stanowił też jakby w praktyce. Dla mnie było bardzo ważnym doświadczeniem ze względu na to, że był to też jakby pierwszy, było to moje pierwsze doświadczenie po prostu związane z taką współpracą międzysektorową, jeżeli chodzi o ratownictwo medyczne, lekarzy i właśnie kwestie związane z dostępem do jakby usług medycznych i tego, jak można przy odpowiednim jakby podejściu rozwiązać to inaczej. My mamy też takie doświadczenie w związku z asystowaniem u lekarzy rodzinnych, czy w poradniach, czy w ogóle w kwestii wykonywania jakichś bardziej skomplikowanych zabiegów, ale myślę, że tutaj jakby widać bardzo mocno też te różne bariery i myślę, że o tym oczywiście też, jeżeli Państwo chcą, to mogę porozmawiać. Więc jeżeli miałabym podsumować, no to czynniki wpływające faktycznie na pozytywne nastawienie do szczepień i to jest jakby kwestia do przepracowania jakby z naszej strony, ze względu na to, że chciałabym podkreślić, że jakby moim zdaniem ważne jest jednak uniknięcie takiej typowej kliszy, zgodnie z którą to Romowie muszą się edukować. Jakby to nie chodzi o to, że Romowie muszą się edukować, tylko chodzi o to, że jakby no funkcjonuje kilka jakby rodzajów barier, która po prostu generuje też brak poczucia bezpieczeństwa, negatywne nastawienie do jakby korzystania w ogóle ze służby zdrowia, ale faktycznie jakby pierwszym punktem do dyskusji na temat zmian jest zdiagnozowanie tych barier i zapewnienie na przykład takich rozwiązań, które dawałyby możliwość korzystania ze stałej opieki lekarskiej w razie potrzeby i tutaj jeżeli chodzi o właśnie kwestie asystentów do osób z problemem analfabetyzmu. I nie mówię tylko o imigrantach romskich pochodzenia rumuńskiego, ale w ogóle system na przykład jest wykluczający, ponieważ nie bierze pod uwagę w ogóle funkcjonowania takiej grupy. Budowanie poczucia bezpieczeństwa, tego, że się otrzyma pomoc w razie potrzeby, to znaczy w razie powikłań. I to było też również związane na przykład z kwestią szczepień. Ze względu na to, że głównym tematem, który był poruszany, było to, że obawiano się po prostu negatywnych konsekwencji szczepień. No i rodzaj doświadczeń najbliższej rodziny tutaj też bardzo mocno wpływał na jakby podejście oraz decyzje co do przyszłego udziału w programach. Dziękuję i poproszę o pytania. Okej, dziękuję bardzo Kasiu za niezwykle interesującą prezentację. Pozwolę sobie bardzo króciutko skomentować, bo to jest, czy mnie słychać w ogóle? Tak. Tak, świetnie, bo to jest temat, który no, mnie pasjonuje od lat, kwestia dostępu do leczenia różnych grup. Ja zajmowałam się tutaj oczywiście Polakami za granicą, natomiast mam taki komentarz i pozwolę sobie zadać pytanie, z tym związane, bo to jest taki przypadek, którym ty się zajmujesz, który no, ktoś może powiedzieć jest bardzo trudny, ale moje pytanie jest takie szersze, może też nawet nie na odpowiedź teraz, ale być może chcesz coś powiedzieć. Jak wygląda
Czy widzisz w ogóle jakąś próbę rozwiązań systemowych, zapewnienia takiej podstawowej opieki medycznej osobom nieubezpieczonym? Nie tylko z obywatelstwem rumuńskim czy bez obywatelstwa, ale ogólnie tym grupom. I wspomniałaś o tych mobilnych metodach, tak? Ale czy jest też w ogóle myślenie w tym środowisku medycznym, z którym się na przykład spotkałaś, o punktach stałych, bo ten system funkcjonuje jednak w wielu krajach, pewnych fundacji czy punktów, gdzie pracują lekarze, często wolontariacko, no Charité w Berlinie, no można wymieniać takich miejsc, takie miejsca są po prostu w wielu krajach Unii Europejskiej, gdzie osoby nieubezpieczone mogą uzyskać tą podstawową opiekę. Czyli nie tylko mobilnie, że jakby w pewnym momencie, kiedy coś się dzieje, kiedy są fundusze, kiedy jest projekt, ale że jest punkt stały, który oferowałby tego typu pomoc. Jedyne, o czym ja wiem, to w Poznaniu to jest teraz ten punkt, który jest finansowany przez miasto, oferujący opiekę ginekologiczną, tak, w zakresie zdrowia reprodukcyjnego. Ale czy wiesz w ogóle o tego typu inicjatywach? Bo myślę, że to jest jakby, gdyby powstało rozwiązanie systemowe, to ono mogłoby wtedy też mieć ofertę skierowaną do bardzo różnych grup, w tym tej, którą ty się zajęłaś. Mam jeszcze dużo mniejszych pytań, ale nie chciałabym zabierać tutaj czasu, na początku przynajmniej, i zgłasza się, będę może wymieniać, bo pewne osoby się zgłaszają, inne są na czacie. W tej chwili zgłasza się Natalia Bloch. Tak, poproszę, Natalia. Bardzo, Kasiu, mi ten aspekt stosowalny i międzysektorowy od samego początku bardzo w tym projekcie się podobał i bardzo się cieszę, że się z migrantów migracyjnych CBAM w ten sposób są pożytkowane. Moje pytanie w jakiś sposób jest chyba powiązane z pytaniem Izy, ale na troszeczkę gdyby bardziej oddolnym poziomie. To znaczy chciałam zapytać o badania realizowane wśród personelu medycznego w odniesieniu do ich postaw w stosunku do imigrantów romskich z Rumunii. Czy je sama realizowałaś, czy myślałaś, żeby pójść również w tę stronę? Bo jeżeli jakby naszym głównym celem jest diagnoza barier, a następnie zastanowienie się i wcielenie w życie różnego rodzaju praktyk w celu ich zniesienia, to należy domniemywać, że być może ów rasizm kulturowy po stronie personelu medycznego, zarówno lekarzy, lekarek, pielęgniarzy, pielęgniarek, być może jest tutaj kluczowy. Nie? I chodzi mi tutaj zarówno gdyby o wywiady, wiadomo, w wywiadach jak gdyby te autoreprezentacje mogą być różne, nie? Ale wiem, że na przykład często asystowałaś osobom z tej społeczności w odbieraniu usług medycznych w sytuacjach kryzysowych, w drodze obserwacji na przykład takie rzeczy świetnie by wyszły. Dziękuję. To jako trzeci zgłasza się Marcin Prince i potem może być odpowiedziała na te pierwsze pytania i będziemy zbierać. Dobrze. Dobrze? Zapraszam Marcina. Bardzo, bardzo dziękuję za przekazanie. Ja mam trzy pytania do pani. Pierwsze pytanie jest takie, jakie są tezy, hipotezy pani? Nie pewności zidentyfikowania wystąpienia. Drugie, czy analizowała pani rozporządzenie w sprawie koordynacji świadczeń zdrowotnych, koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego, to jest rozporządzenie 883 roku Parlamentu i Rady. Trzecie, takie już bardziej szczegółowe w kontekście tego rozporządzenia, czy jakby pani się odniosła do zasady, która wynika z tego rozporządzenia, że pełen koszyk świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych jest możliwy tylko w określonym w jednym państwie członkowskim. Właśnie to jest mechanizm, który nie został chyba pomyślany po to, by
sprzeciwić się jakiejś grupie, jakiejś mniejszości, ale chodzi o to, żeby zidentyfikować i właściwie wskazać konkretne państwo odpowiedzialne za uzyskanie pełnego koszyka świadczenia. Ten mechanizm i właściwie minusy tego mechanizmu odczuwają także i inni obywatele polscy. Sami kiedyś zajmowałem się taką sprawą, w której osoba, która zachorowała ciężko na stwardnienie rozsiane, musiała pozostać w jednym z państw członkowskich z tego tytułu, bo wykazać tam miejsce zamieszkania właśnie w tym państwie członkowskim, żeby uzyskać pełne leczenie właśnie tam. Jeżeli mogłaby Pani odpowiedzieć na te trzy pytania. Dziękuję. Dobrze, coś jeszcze? To ja proponuję, zacznij odpowiadać, a na bieżąco będą pewnie się kolejne osoby zgłaszały, także jeżeli możesz w miarę sumarycznie. Dobrze, to pytanie, jeżeli chodzi właśnie o funkcjonowanie takich punktów w ogóle dla osób nieubezpieczonych. Myślę, że z tym jest bardzo duży problem ze względu na to, że na przykład w tym momencie, na przykład w Poznaniu, oprócz tego wspomnianego punktu dotyczącego możliwości, jakby dotyczącego kwestii reprodukcyjnych, chociaż tutaj z tego, co się dowiedziałam, oni też nie wygrali przetargu, więc my na przykład teraz będziemy realizować projekt w zakresie dostępu do spirali antykoncepcyjnych zupełnie jak gdyby innymi ścieżkami. To jest to kwestia o tyle problematyczna, że jakby w naszym polskim systemie tworząc takie punkty, tworząc takie miejsca, w skali zdecydowanie po prostu nieodpowiadającej realnym potrzebom, moglibyśmy dojść do sytuacji, w której organizacje pozarządowe, które mają bardzo limitowane, ograniczone finansowo i czasowo budżety, byłyby odpowiedzialne za bardzo dużą liczbę ludzi i bardzo duży jakby wachlarz właśnie usług, którego nie byliby w stanie wykonać. Ja to widzę też na przykładzie, to zapotrzebowanie, jak tą skalę można też jakby po części zobaczyć na przykładzie Fundacji Akceptacja i tego, oni realizują projekt właśnie, ten mobilny ambulans jest w sumie takim projektem, który ma na celu, on nie jest tylko mobilny ze względu na to, że tam też się odbywają na przykład możliwość jakby skorzystania z wizyt też na miejscu. Oczywiście to jest limitowane czasowo, to jest związane też z ograniczonymi finansami, ale główny cel jest taki, żeby osobom wykluczonym w kryzysie bezdomności bądź właśnie osobom, które jakby nie mają tego umożliwionego tego dostępu, nie tylko ze względu na COVID, jakby jest on jeszcze bardziej ograniczony, umożliwić dostęp do właśnie skorzystania z podstawowych usług medycznych. I często jakby widziałam i obserwowałam to, że tych problemów jest znacznie, jakby jest bardzo dużo i one znacznie jakby przekraczają po prostu możliwości pojedynczej lekarki, która znajduje się w takim ambulansie, bo to są kwestie związane po prostu z wykonywaniem na przykład podejmowaniem konkretnych decyzji dotyczących na przykład dłuższego leczenia albo chociażby wypisywania recept. Więc takie punkty, jeżeli one miałyby funkcjonować, to one by musiały być naprawdę bardzo, że tak powiem, wielkimi projektami, które z kolei w tym momencie, jeżeli by nie były stworzone systemowo, no to obciążałyby tą odpowiedzialnością za działanie i nie, czy za niedziałanie hipotetyczne te jednostki, które po prostu takie punkty prowadzą, a co też jest związane niestety z tym, że często, nie jest też powszechna na przykład w Polsce dyskusja o tym, że organizacje pozarządowe właśnie z tych względów jakby ograniczeń związanych z czasowością funduszy czy dostosowaniem jakby swojego działania do obecnie istniejących możliwości finansowych, projektowania tak grantów, że jakby najpierw widzimy grant i temat grantu, później do tego dopasowujemy działanie, a nie najpierw jakby projektujemy działanie i jakby realizujemy je jakby od dołu, bo no nie ma takiego
ciągłego i stałego jakby właśnie możliwości, ciągłego i stałego dostępu do pozyskiwania funduszy, które by zapewniły po prostu ciągłość działania. Więc jeżeli chodzi na przykład też o taki przykład, tylko ja na przykład ja znam punkty, w których lekarze pracują za darmo, wolontaryjnie. To są punkty, to są tak zwane oddolne kliniki, które są bardzo jakby popularne w Grecji, ale tam też mamy po prostu zupełnie inną sytuację, jeżeli chodzi o samoorganizację. I faktycznie w odpowiedzi też na tak zwany kryzys uchodźczy tych punktów jakby było jeszcze więcej ze względu na zwiększoną liczbę osób, które po prostu potrzebują pomocy, a nie mają takiego ubezpieczenia, tylko to w tamtych realiach działa na zupełnie innych zasadach i często nawet nie jest związane z jakimiś organizacjami pozarządowymi, tylko po prostu z oddolnym ruchem aktywistycznym, który na przykład w centrum społecznym, który tam się nazywa po grecku Steki, często na przykład zajętym w jakiejś okupowanej przestrzeni otwiera taką oddolną klinikę, organizując sprzęt, zapraszając po prostu lekarzy, i z tego rodzaju usług faktycznie mogą skorzystać wszyscy. Przechodząc do drugiego pytania, jeżeli chodzi o badanie jakby postaw personelu medycznego, ja myślę, że tak, i to jest oczywiście bardzo duże, to jest oczywiście ważne i jest to też bardzo duże wyzwanie, jeżeli chodzi o to, że ja w pewnym momencie też myślałam o tym, żeby po prostu jakby zrobić to również w tym projekcie, ale było to dla mnie za dużo, ze względu na to, że zauważyłam też, że kwestia jakby dostępu i barier do opieki zdrowotnej jest kwestią kontrowersyjną na tyle, że może powiem jeden przykład, bo to doświadczenie nasze też asystowania często polega na tym, że musimy się wprost konfrontować z sytuacjami, które my możemy jakby określać się otwartymi formami dyskryminacji ze względu na, nie wiem, status społeczny, pochodzenie i tak dalej. I to są kwestie, które też nie chcą być dyskutowane w przestrzeni publicznej albo i niepublicznej, nie konfliktowo. To znaczy, ja może podam taki jeden przykład. W pewnym momencie asystowaliśmy w przypadku wizyty u lekarza pierwszego kontaktu rodzinnego mamy, która była z chorym kilkumiesięcznym dzieckiem i zgłosiła się do nas ze względu na to, że powiedziała, że jakby pani nie chce jej wpuścić po prostu do tego systemu jakby rejestracji. Mówi, że nie chce jej zapisać na lekarza, mówi, że jest COVID. Jest COVID i no, nie można skorzystać. Dowiedzieliśmy się, że jednak można skorzystać i każda inna osoba jakby się zapisuje. I więc poszliśmy w asyście również z pracownikiem socjalnym, którego też jakby też tutaj udało nam się po prostu po kilku latach jakby zmienić w ogóle nastawienie MOPR-u, ponieważ jeszcze tak przechodząc jeszcze na chwilę, że tak powiem, do początku i do tego, że pewne stereotypy bardzo mocno funkcjonują. Jeszcze przed rokiem 2015 rzeczniczka prasowa MOPR-u wypowiadała się w sposób taki, że jakby Romowie nie chcą pomocy. Oni nie chcą, to jest ich kultura, żebractwo to też jest ich kultura, to jest jakby element po prostu tego nomadycznego życia. W tym momencie jest tak, że współpracujemy właśnie z MOPR-em, próbując wypracować też takie rekomendacje i próbując też jakby pokazać, gdzie ten system nie działa, jakie są luki i też to też jest do pierwszego pytania, żeby jakby spróbować w oparciu o tą naszą jakby interdyscyplinarną wiedzę, spróbować pomyśleć po prostu nad dalszymi rozwiązaniami. To jest jakby proces długi, długotrwały i na pewno po prostu i też po prostu no, dla nas wszystkich bardzo skomplikowany ze względu na to, że to my musimy się uczyć, my w sensie takim, że z perspektywy społeczeństwa większościowego, które ciągle mówi o konieczności edukacji innych grup, to my musimy się nauczyć właściwie jak nasz system funkcjonuje w stosunku po prostu do właśnie tych grup wykluczonych, jakie są mechanizmy tego wykluczenia. Także tutaj co akurat dla mnie jest ciekawe, jest to po prostu to czego też się nauczyłam w jakiś tam poprzez te ostatnie lata, jak zmieniać po prostu tą optykę, że to jakby to pójście na skróty, to skupianie się na tych grupach, tak zwanych grupach wykluczonych, właściwie jakby pomija kompletnie analizę tego, co jakby zostało właśnie stworzone przez ten system większościowy. I
Jeżeli chodzi o ten personel medyczny, no to skończyło się tak, nasza, jakby myśmy zainterweniowali, poszliśmy do tej poradni z tą kobietą i jej dzieckiem. No i okazało się, że no, pani po prostu zareagowała na to, że no, ja powiedziałam, że jestem asystentką, tutaj pan z MOPR-u powiedział, że jest panem z MOPR-u, no i nagle się okazało, że tak, że można przyjąć i że nic nie stoi na przeszkodzie. Pomogliśmy wypisać różnego rodzaju dokumenty, no ale sprawa się skończyła tak, że zaraz przyszedł jakiś, jakby zaraz poszło jakieś pismo, że jakby no, pracownicy poczuli się w jakiś sposób po prostu, że tak powiem, źle. Ja mam też taki jeszcze jeden przykład, który jeszcze bardziej dobitnie to pokazuje. Bodajże to był rok 2010 i była sytuacja związana z tym, że dzieci nieubezpieczone, jedno dziecko nadepnęło na gwóźdź. I to była sytuacja, która też można gdzieś się znaleźć tam w archiwum Gazety Wyborczej. Dziecko nadepnęło na gwóźdź, no i chodziło nam o to, żeby po prostu przejechać do szpitala znajdującego się wówczas na ulicy Krysiewicza dziecięcego, żeby zrobić po prostu szczepienie na tężec. Odmówiono nam udzielenia pomocy. Lekarz zaprosił mnie do swojego gabinetu, żeby rozmawiać ze zamkniętymi drzwiami. To był pierwszy i ostatni raz, kiedy ja się w ogóle na to zgodziłam. I powiedział, że jakby on tutaj nie podejmie żadnego działania ze względu na to, że są to osoby nieubezpieczone i są to osoby, które na pewno mają pieniądze ze względu na to, że jakby zajmują się żebractwem i tutaj już jakby seria po prostu jakby oskarżeń, że na pewno co robią z pieniędzmi i tak dalej, i tak dalej. No i ja zapytałam się, czy pan bierze odpowiedzialność za to w takim razie, że jeżeli faktycznie coś będzie nie tak, jeżeli ten chłopiec dostanie jakby ten tężec, no to czy pan bierze odpowiedzialność za nieudzielenie tej pomocy? Lekarz powiedział, że go to nie interesuje. My trochę nie zajmowaliśmy się już, że tak powiem, lekarzem w tym momencie, tylko po prostu zadzwoniliśmy do swoich znajomych, też poinformowaliśmy dziennikarzy, no i przejechaliśmy do drugiego oddziału, do drugiego szpitala. W drugim szpitalu po prostu spotkaliśmy się z, że tak powiem, większą otwartością. Dziecko zostało zaszczepione w 10 minut, nie było żadnych problemów. Oczywiście wystawiono jakby rachunek i wpisano po prostu jakby dane dziecka, tak, no bo jakby no są po prostu jakieś tam pewnego rodzaju priorytety. Natomiast na następny dzień wróciliśmy i ta dyskusja jakby no już polegała na tym, że to jakby no sytuacja została, że przez rzeczniczkę prasową szpitala przedstawiona w ten sposób, że to byli nielegalni imigranci i my nie chciałyśmy pokazać ich dokumentów. Więc jakby ewidentnie po prostu ten sposób narracji też jakby pokazuje, że jakby no gdzieś wywołało to bardzo duży strach przed jakby koniecznością tłumaczenia się z nieudzielenia pomocy w tym konkretnym przypadku tego dziecka. I myślę, że jeżeli chodzi właśnie o badanie postaw, to oczywiście myślę, że bardzo ważne jest, żeby takie badania przeprowadzić. Niemniej jednak myślę, że byłoby to trudne i wiązałoby się też z tym, że trzeba by było wykonać określone kroki, żeby faktycznie personel po prostu nie bał się jakby brać udziału w tego rodzaju badaniach. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o to zmienianie postaw, no to tutaj jakby bardzo dużą rolę jednak przykładam w tym, że do tego, żeby współpracować właśnie w interdyscyplinarnym gronie ze studentami, ze studentkami, z profesorkami, z profesorami z Uniwersytetu Medycznego, co też moim zdaniem wprost proporcjonalnie gdzieś tam przełoży się na możliwość po prostu budowania alternatywnych działań, alternatywnych narracji, które gdzieś mogą być po prostu przykładem dla tych, którzy będą chcieli go znaleźć i gdzieś jakby skorzystać z innego rodzaju jakby wypracowanych ścieżek działania. Jeżeli chodzi o pytanie kolejne, tezy, hipotezy, no tutaj jakby tutaj mieliśmy po prostu do czynienia bardziej z grantem po prostu interwencyjnym, gdzie jakby no te założenia po prostu dotyczą tego, że jakby Romowie po prostu jako kulturowe DNA mają wpisaną niechęć do szczepionek.
i niechęć po prostu do służby zdrowia, natomiast ja tutaj jakby opracowuję właśnie bardziej to, z czego to wynika i między innymi właśnie no, obalam to przekonanie, że jest to jakby element kultury i tradycji, unikanie wszelkiego rodzaju kontaktu z lekarzem, tylko jakby wynika z określonych systemowych barier, które funkcjonują, które są obecne i tak naprawdę właśnie jest to sprawa niezwiązana z koniecznością edukacji nas, znaczy edukacji Romów, tylko faktycznie do edukowania się nas samych na temat jakby barier i mechanizmów wykluczających, które są wytworzone przez nas system, przez nasz system. Natomiast w sprawie, jeżeli chodzi o to rozporządzenie w sprawie tej koordynacji, powiem szczerze, że ja się z tym rozporządzeniem nie zapoznałam. Trochę jest tak, że faktycznie jeżeli chodzi o taką interdyscyplinarną współpracę jeszcze z prawnikami, to ona by nam była jak najbardziej konieczna, ale trochę jest tak, że jakby jeżeli chodzi o te rozporządzenia i o wszystkie jak gdyby prawa, które funkcjonują w teorii, to jednak jakby ja czy my jako ta grupa po prostu aktywistyczna gdzieś się spotykamy z tym, jak te prawa funkcjonują w praktyce. Natomiast jeżeli chodzi o tą zasadę pełnego koszyku, pełen koszyk świadczeń, pełen koszyk świadczeń jakby w stosunku do grupy imigrantów romskich pochodzenia rumuńskiego niestety jest związany jak gdyby z ich wieloletnią historią, wielopokoleniową historią jakby opresji, niewolnictwa, a także historią w ogóle też w kraju pochodzenia, czyli w Rumunii, ponieważ w tym przypadku obawiam się, że jednak żadne państwo nie chce świadczyć tej grupie najniżej uposażonych obywateli bądź nieobywateli albo jednej z najniżej uposażonych po prostu tego pełnego koszyka świadczeń ze względu na to, że mamy tak niestety skonstruowany system i tutaj jeżeli chodzi na przykład o dostęp do w ogóle rejestracji i to nie tylko po raz kolejny, to nie dotyczy tylko imigrantów romskich pochodzenia rumuńskiego, tutaj nawet jakby ta sytuacja finansowa w pierwszej kolejności na przykład warunkuje możliwość dostępu do rejestracji pobytu, gdzie jest to obwarowane na przykład określonymi przepisami dotyczącymi konieczności posiadania określonych środków finansowych na koncie albo właśnie tam, nie wiem, zatrudnienia, promesy zatrudnienia, studiów itd., itd. Nieraz się zdarzały też na przykład osoby, które z pewnych względów jakby i różnych narodowości nie spełniały po prostu tego warunku, żeby pomimo tego, że są obywatelami Unii Europejskiej, no to być nawet zarejestrowanym po prostu w systemie innego państwa, również członka Unii Europejskiej. Co też jakby wpływa na to, że znowu mamy jakby przeniesionych ich w sferę tak zwanej niewidzialności, no i wykluczenia z możliwości też korzystania po prostu z jakichś tam usług wsparcia. Czy są jeszcze jakieś pytania? Tak, zgłasza się Iza Czerniejewska. Zapraszam Iza do zadania pytania. Kasiu, bardzo Ci dziękuję. To było super, szalenie ciekawe, po prostu inspirujące. Ja właściwie chyba nie mam pytania, tylko bardziej taki komentarz, bo to, co powiedziałaś i powtarzałaś to już wielokrotnie teraz, zwłaszcza odpowiadając na to, ja również to całe badanie i tą opowieść Twoją potraktowałam również jako pewien taki jeden z przykładów bardzo jaskrawych i mam zamiar je pewnie gdzieś komuś jeszcze opowiedzieć, jako przykład, w jaki sposób integracja pomiędzy społecznością większościową a mniejszościową może lub nie może działać i z czego to wynika. Trochę gdzieś tutaj widzę nawet taki case, który można by pod tym kątem zanalizować, bo trochę pokazałaś mechanizmy, co tutaj nie działa i czym to jest spowodowane. Mówiłaś o tym, że trzeba zmienić optykę grupy większościowej, żeby na pewne działania, które stosujemy do tej pory, trochę inaczej popatrzeć, patrząc z perspektywy właśnie tej mniejszościowej. Mówiłaś o stereotypach, mówiłaś też o obawach tej grupy mniejszościowej. Dla mnie to jest po prostu szalenie inspirujące również, żeby przyjrzeć się temu, jak ta integracja, społeczność większościowa, mniejszościowa działa lub nie działa i dlaczego. Także dziękuję Ci bardzo również za to. Ja dziękuję za możliwość przeprowadzenia tych badań. Jak na razie nie widzę pytań, to ja pozwolę sobie jeszcze, bo mam dwa kolejne, które sobie wynotowałam. Jeżeli
będą kolejne osoby, to oczywiście oddam głos, nie chcę tu monopolizować, ale mam takie pytanie też, wspomniałaś o tym trochę, o tych kartach, o karty książeczki szczepień, bo też jakby bardzo długo w Twojej prezentacji mówiłaś po prostu o szczepieniach i nie wiedzieliśmy zupełnie, na co są te szczepienia. Czy w ogóle, no właśnie, czy jest... Bo mnie też intryguje to, że jednak jest jakiś taki zupełnie, wydawałoby mi się, podstawowy pakiet typu gruźlica, tak? Czy na przykład ty jesteś w stanie znaleźć informacje na temat tego, co jest obowiązkowe w Rumunii? Czy te osoby już tam nie były objęte takimi szczepieniami, które odbywają się w szpitalu zaraz po narodzeniu dziecka? I czy tu są, bo tu rozumiem, że też jest różnica między systemem polskim i rumuńskim i też czy te dzieci, które urodziły się już w Polsce, no nie były objęte tymi podstawowymi szczepieniami i jak wygląda w ogóle tutaj ta dokumentacja na tym, związana z ich szczepieniami. I drugie pytanie, które mi się też z tym mocno wiąże, bo taka trochę hipoteza, którą tu widzę, bo jak pokazywałaś stosunek do szczepień i różnicowałaś te dane między kobietami i mężczyznami, też w różnych kategoriach wiekowych, to ja widziałam, że kobiety były bardziej pozytywnie nastawione do szczepień. No było i czy to, no jakby ja, ponieważ ja się z reguły nie przyglądałam mężczyznom w swoich badaniach, tylko w ogóle koncentrowałam na kobietach, ale czy to jest związane z tym, że właśnie te kobiety mają za sobą pobyt w szpitalu związany z porodem, że już jakby były, miały trochę większy kontakt ze służbą zdrowia, tak, i w związku z tym. Jakbyś mogła coś więcej o tym powiedzieć, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo dla mnie ciekawe. Jeżeli chodzi o dokumentację ze szczepieniami, to jest tak, że faktycznie jeżeli chodzi też o to, jak wygląda ta sytuacja w Rumunii, jest tak, że żeby zrozumieć, że ludzie tutaj, mieszkańcy tych no, tak zwanych self-settlement, nazywanych jakby, no nie wiem, czy właśnie koczowiskami, czy po prostu jakby osiedlami samowolnie zajętymi, żeby ja mogła zrozumieć to, co oni dą, jakby to co te informacje, które uzyskałam od przedstawicieli tej społeczności już lata temu, to znaczy, że tu w Polsce jest lepiej niż w Rumunii, no to faktycznie jakby musiałam pojechać w pewnym momencie do Rumunii, zrobić tam też jakby zrealizować badania, czy jakby zrobić jakąś analizę właśnie dostępnych dokumentów, opracowań i tak dalej. I często jest też tak, w Rumunii, w kraju pochodzenia, również te osoby są wykluczone z systemu dostępu do służby zdrowia. Porody na przykład odbywają się często, jakby czasami w szpitalach, czasami w domu, ale z drugiej strony czasami gdyby no, oni idą na przykład konkretne, jakby nie wiem, później właśnie jakby nie idzie za tym konkretna opieka lekarska, którą są po prostu objęte dane osoby. I tutaj w tym przypadku, jeżeli chodzi faktycznie o kobiety, to zaufanie jest większe, ponieważ w rodzinach, we wszystkich rodzinach, z którymi rozmawiałam, ze wszystkimi kobietami, które rozmawiałam, to są kobiety, które mają dzieci, które mają kilka dzieci i zazwyczaj są to kobiety też młode, to znaczy takie, które na przykład, i też takie, które przyjechały do Polski już kilka lat temu. Dzieci korzystały z opieki zdrowotnej i one, część z nich też rodziła w Polsce. I właśnie ze względu na to na przykład mają książeczki zdrowia, wiedzą co tam jest jakby wypisane, często jest tak, że jakby gdzieś tam też dzięki jakby tej asyście, czy właśnie tym lekarkom, które się pojawiają w międzyczasie, to znaczy gdzieś tam nawet ten mobilny ambulans i coś jakby, to wpływa na to, że faktycznie jakby no, ten kontakt jest po prostu lepszy i ma się możliwość po prostu większego jakby zaufania i pewne rzeczy nie, jakby no, nie są gdzieś tam
takie no, bardzo mocno stresujące ze względu na to, że nie jest się w pełni w stanie funkcjonować w tym systemie. A ja mam na myśli to, że również na przykład, jeżeli bym znalazła się, nie wiem, po moim doświadczeniu, na przykład, nie wiem, pobytu w Grecji, tak, gdzie przyjeżdżałam po prostu i to byłby też również dla mnie bardzo duży stres, żeby po prostu iść do lekarza, gdzie nawet nie umiem nic podpisać, bo jest po prostu inny język, nie umiem przeczytać żadnego formularza. Jest mi, mówi się do mnie powoli, ale językiem, którego ja po prostu jakby abstrakcyjnych pojęć nie rozumiem z tego języka. No i chyba jakby myślę, że to jest taka reakcja, że ja chyba też bym po prostu uciekła. Więc myślę, że to jest właśnie kwestia tego, że jakby z naszej perspektywy osób jakby uprzywilejowanych często pewne rzeczy są oczywistymi oczywistościami. Tak jak niestety oczywistą oczywistością jest to, że uznaje się podświadomie wszystkich Romów jako jednorodną grupę i jako nomadów. A imigrantów romskich pochodzenia rumuńskiego to już w ogóle. I nagle się okazuje, że to jakby jest o wiele bardziej jakby skomplikowane. I właśnie tutaj jest to dla mnie ciekawe, żeby trochę, że tak powiem, faktycznie zająć się sobą, edukacją samej siebie w kwestii po prostu występowania i funkcjonowania tych wszystkich jakby barier i różnic i tego na przykład właśnie no jak mocno do jakichś tam no skrótów myślowych jakby jesteśmy przyzwyczajeni z pozycji społeczeństwa właśnie większościowego. Bardzo, bardzo dziękuję. To, no, dla mnie pasjonująca dyskusja, nie bym kontynuowała, ale myślę, że jeszcze będzie okazja. To co, widzę, że więcej pytań nie ma, także chciałam bardzo serdecznie, zgłosiła się pani Anna Szymkowiak, także zapraszam do zadania pytania. Dzień dobry, ja może nie tyle pytanie, tylko troszkę bym chciała uzupełnić to, o czym teraz mówiła, bo tak jakby podbić, że bardzo dużym problemem zawsze jest właśnie w obawie jakby przed dostępem nawet w normalnym trybie do lekarza czy do jakiejś poradni, ten problem blokady językowej. Ja wiozłam, bo ja właśnie jestem od tego mobilnego ambulansu, wiozłam chyba 8 w sumie dziewczyn z Koczowiska do właśnie tego punktu intymnej pomocy, w ramach którego po prostu jak ja bym tych formularzy nie wypełniła, jak ja bym tych pytań nie zadała, jak ja bym nie pokazała palcem, w którym miejscu mają podpisać, to po prostu te dziewczyny by tego nie zrobiły. Może by była po prostu bardzo otwarta i empatyczna rejestratorka w przypadku braku jakby blokady językowej, czyli kobieta w jakimkolwiek stopniu po polsku, to byłyby w stanie to wypełnić, ale generalnie to zawsze wyglądało tak, że one dają po prostu formularze na teczce, którą ma po prostu kobieta wypełnić. Więc jakby jedna tak na taką blokadę trafiła, puści tą informację u siebie. Nie ma opcji, żeby kolejne osoby jakby bez ograniczeń, jakby bez obaw uczestniczyły, poszły i skorzystały z takiej pomocy. Nie? Także tutaj chciałam tylko jakby z takiej praktyki podbić właśnie tą bardzo silną blokadę, które bez asystencji, bez jakby wprowadzenia jakichś systemów wsparcia w tych punktach, zresztą ja też byłam świadkiem tej sytuacji, o której Kasia opowiadała właśnie w tej przychodni, gdzie matka była w jednej przychodni, a dziecko w drugiej, bo pani lekarka stwierdziła, że nie, ona już ma dosyć i ona nie przyjmie. I to dla mnie to była w ogóle sytuacja kuriozalna, że u jednego lekarza nie może być rodzina, nie? Że musi być rozbita na dwa różne jakby ośrodki, co na szczęście to się potem udało wyprostować. Dziękuję. Dziękuję w ogóle za fajną naprawdę prezentację i cieszę się, że gdzieś tam swój mały wkład też w to włożyliśmy, zresztą cały czas wkładamy. Dzięki. I będziecie. Bardzo dziękuję za ten komentarz i te wszystkie szczegóły. To ja pozwolę sobie jeszcze raz wszystkim Państwu podziękować za udział, za pytania, za głosy w dyskusji, podziękować naszej prelegentce Katarzynie Czarnocie z Instytutu Socjologii UAM za bardzo ciekawe badania, za bardzo ciekawą prezentację. Czekamy na tekst. I pozwolę sobie zapowiedzieć, że w grudniu nie będziemy organizować webinaru ze względu na taki pewien
może trudniejszy okres. Ale wrócimy w styczniu, także prosimy śledzić Facebooka, naszą stronę i będziemy rozsyłać kolejne zaproszenia na kolejne webinary CBAM-u. Także do zobaczenia już w styczniu, mam nadzieję. Dziękuję jeszcze raz wszystkim za udział.